ja się tu ją阿姨，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 阿
Jesteśmy w Greenwich. Informacja na temat tego miejsca obecnie to jedna z dzielnic Londynu, ale kilkaset lat temu to była oddzielna miejscowość, którą potem rozrastający się Londyn wchłonął. Z czego Greenwich słynęło? Otóż w miejscu, które teraz jest przed nami, gdzie mamy ten cały kompleks budynków, jak już zaraz powiem, znajdował się pałac królewski o nazwie Placentia. Tutaj hrabia Henryk, hrabia Richmond w drugiej połowie wieku XV pojął za żonę Elżbietę z rodziny Yorków. Trwała rywalizacja między dwoma rodami, Yorków i Lancasterów, prawda, o władzę królewską. I te rody połączyły się właśnie poprzez małżeństwo i Henryk, książę Richmond, został królem jako Henryk VII. Tutaj właśnie znajdował się Pałac Królewski, gdzie przyszedł na świat jego syn Henryk VIII, o którym oglądaliśmy film, słynny z sześciu żon, słynny z utworzenia nowego kościoła anglikańskiego, którego został głową właśnie tutaj, się urodził. W tych lasach, bo tutaj kiedyś to nie był tylko park, to były lasy, polował na jelenie. Tutaj znajdował się ten pałac Placentia. Niestety pałacu nie ma. On został zniszczony w pożarze. Na jego miejscu już teraz znajdują się inne budynki. Co tutaj możemy zobaczyć? Więc mamy pośrodku, tutaj gdzie na kolina, na lewo i prawo biegnie taki niepozorny budynek, tak zwany Queen's House, czyli domek królowej. Otóż w drugiej połowie XVII wieku król Jakub II Stuart Jakub I dla swojej żony Anny tutaj polecił budowę pałacu. Dlaczego? Otóż podczas polowania, w którym brała również udział Anna i chciała sobie postrzelać do jakichś tam, prawda, jeleni czy innych zwierząt, po prostu strzałem zabiła ulubionego psa myśliwskiego, Jakuba I. On się bardzo rozgniewał i w niewybranych słowach to po prostu zrąbał. No i potem oczywiście oprzytomniał, no i jakoś postanowił to żonie wynagrodzić. Tutaj właśnie zarządził budowę pałacu. Także z tego pałacu zachował się obecnie tylko ta część środkowa, gdzie mieszkał domek królowy. W lewą stronę mamy też taki duży budynek. To jest tak, po lewej stronie. To jest Królewskie Muzeum Morskie obecnie. Także tam jest kolekcja związana z rozwojem floty brytyjskiej wojennej, odkryciami geograficznymi i również statkami pasażerskimi. Także to dawna część pałacu, a teraz to jest Królewskie Muzeum Morskie. Dalej te dwa budynki z wieżami. To jest Królewska Szkoła Morska. Royal Naval College. Była budowana pod koniec wieku XVII. Archeolog Inigo Jones właśnie, no, chodziło o to, że tutaj na początku miał być Pałac Królewski. Budowa trwała prawie 100 lat, nie została ukończona. Postanowiono też budować budynki przeznaczone dla szpital, dla marynarzy. Szpital też tutaj długo nie zagrzał miejsca.
cały świat, kolonie zamorskie, żeby kształcić się marynarzy. No obecnie oficerów. Obecnie tutaj już nie ma tej szkoły, to jest tylko nazwa pozostała, to jest Królewska Szkoła Morska, czy Kolej Morski. Obecnie tutaj się znajdują siedziby i uniwersytet właśnie w Greenwich, jak i innych szkół średnich, właśnie w tych zabytkowych budynkach. Co widzimy dalej? Oczywiście jest ta miza, ta potężna rzeka przepływająca przez Londyn. Tutaj, co ciekawe, możemy tamizą przejść przez jeden z kolejnych pieszych, 370 długości. Można na piechotkę przejść sobie na tamizy, telefon, rzekę. Budowle, które Państwo widzą przed sobą, te potężne wieżowce, to tak zwane Canary Wall, czyli na przejrze kanaryjskie. Kiedyś cały Londyn to olbrzymi portek, jeden z największych portów na świecie. Wzdłuż rzeki znajdowały się doki, magazyny, nabrzeża, gdzie wyładowano te towary z całego świata. I tutaj właśnie też znajdowało się takie nabrzeże. W ogóle to jest taki rodzaj wysepki albo półwyspu. Nazywa się Isle of Dogs, wyspa psów. Kiedyś w klatkach trzymano tam psy, stąd też ta nazwa. A teraz to jest dzielnica biznesowa. Przyjeżdżają ludzie do pracy, do tych biurowców. Najwyższy ten biurowiec z taką szpiczastym daszkiem, piramidką, to jest, nazywa się Canada Tower, prawda? Wieża Kanada. 244 metry wysokości. No, jest to biurowiec. Także bardzo nowoczesne takie teraz miejsce. Tam jest nie tylko metro, ale też lekka kolejka, która porusza się na takich specjalnych wiaduktach, ona jest bezzałogowa. To jest Docklands Light Railway. Yeah.